Przebieg katastrofy w Czarnobylu. O przyczynach, dlaczego do tego wszystkiego doszło, mówię we wcześniejszym materiale. Dzisiaj przebieg całej katastrofy. Oczywiście wszystko jest związane z eksperymentem, który chciano przeprowadzić 25 kwietnia 1986 roku. Ten eksperyment miał sprawdzić bezpieczeństwo, niektóre możliwości właśnie tego reaktora, o tym, dlaczego to wszystko się nie trzymało, we wcześniejszym materiale. Niestety, ale planowanie tego eksperymentu zostało przerwane. Żeby doszło do tego eksperymentu, żeby można go było w sposób prawidłowy przeprowadzić, należało mieć zasilanie elektryczne z innego źródła, a kiedy ranna zmiana, dzienna zmiana w Czarnobylu zaczęła zmniejszać moc reaktora, okazało się, że jedna z elektrowni dostarczających prąd do elektrowni przestała działać. No i niestety, żeby ta energia była dostarczana do całego kraju, no do tego obszaru, musieli czekać. I dopiero wieczorem dyspozytor w Kijowie przekazał informację o tym, że można rozpocząć eksperyment. To była już godzina 23:04. Niestety, ale zmniejszanie mocy reaktora do poziomu potrzebnego w czasie eksperymentu doprowadziło do tego, że doszło w nim do zatrucia ksenonowego. Niestety operatorzy o tym nie wiedzieli, ponieważ nie posiadali odpowiednich przyrządów, które przekazywałyby w ogóle taką informację. Nie było czujników, które mogłyby im powiedzieć, że doszło do zatrucia ksenonowego, a nie mieli tej wiedzy, żeby o tym tego się domyślić. Więc rozpoczęto dalsze obniżanie mocy reaktora. Normalnie wynosiło ono około 3,2 GW. Chciano uzyskać od 0,7 do 1 GW, ale z powodu tego zatrucia ksenonowego ta moc reaktora spadła do 30 MW, czyli bardzo niskiego poziomu. No więc co wtedy? Postanowiono, żeby zwiększyć moc reaktora, do tych zakładanych przynajmniej 700 MW, wsunięto pręty kontrolne. Po pewnym czasie trzeba było wyłączyć ten automatyczny system wsuwania tych prętów i robić to ręcznie, ponieważ można powiedzieć, ten reaktor uniemożliwiał to zbyt duże zwiększenie tej mocy w ten sposób, w jaki chciano, i zaczęto wsuwać pręty w sposób ręczny, aż reaktor osiągnął moc 200 MW. Niestety było to 3,5 razy mniej niż ta minimalna wartość, jaką zakładał eksperyment, ale postanowiono, ten nadzorca eksperymentu Diatłow kazał kontynuować, więc o godzinie 1:05 już 26 kwietnia zaczęto zwiększać obieg wody chłodzącej w reaktorze. O 1:16 został przekroczony górny limit obiegu wody. Większe chłodzenie, czyli oczywiście niższa temperatura rdzenia. Niższa temperatura rdzenia, spadek jego mocy, i oczywiście spadek mocy oznacza, że chciano znowu zwiększyć tą moc, czyli znowu użyto prętów kontrolnych i znowu zrobiono to ręcznie. Ale niestety wszystko to doprowadziło do niestabilności reaktora. Tylko że w wyniku wysokiego poziomu ksenonu, ten ksenon zgromadzony w reaktorze, można powiedzieć, hamował pracę reaktora. Chociaż ten reaktor był niestabilny, wsuwano pręty, to wszystko mogło, ta moc powinna iść do góry, jednak ten ksenon, można powiedzieć, na początku hamował to działanie tego reaktora, ten wzrost mocy, i po prostu operatorzy myśleli, że po prostu doszło do jakiejś awarii. A ponieważ ten system bezpieczeństwa, automatyczny system bezpieczeństwa został wcześniej wyłączony, reaktor nie zaczął się wyłączać. Pomimo tego, że reaktor był niestabilny, nie było wystarczającej wysokiej mocy reaktora, wiedzieli, że coś się niedobrego dzieje, to o godzinie 1:23 i 4 sekundy rozpoczął się eksperyment.
wyłączono dopływ pary do turbin. A te turbiny oczywiście napędzały pompy, więc spadł poziom obiegu wody, a mniej wody, wysoka temperatura reaktora, zaczęło powstawać coraz więcej pary. Temperatura zaczęła szybko wzrastać, więc woda oczywiście jeszcze szybciej wrzała, do tego wzrastała ilość pary. Do tego nie możemy zapomnieć o wzrastającym strumieniu neutronów, który w końcu wypalił ten nieszczęsny ksenon, hamujący do tej pory ten reaktor, te reakcje, to wzrost tej mocy reaktora. No i niestety, więcej pary, wypalony ksenon i mamy lawinowy wzrost mocy i temperatury. O godzinie 1:23:40, czyli 36 sekund od rozpoczęcia eksperymentu, kierownik zmiany bloku, Aleksander Akimow, spróbował uruchomić taką ostateczną system bezpieczeństwa, AZ-5, po angielsku nazywa się ten system SCRAM. Ma on wygasić reaktor poprzez wsunięcie wszystkich prętów kontrolnych. Ale niestety, o tym mówię na materiale o przyczynach tej katastrofy, te pręty były w zły sposób zbudowane. Żeby łatwiej się wsuwały do reaktora, na ich początku był umieszczony grafit. Grafit, który niestety podnosił moc, temperaturę reaktorów. Oczywiście to był tylko sam początek i sam koniec tych prętów. Tylko że te pręty wsuwały się bardzo wolno jak na taką sytuację. Całość pręta to około 20 sekund. Ten początek grafitowy to może sekunda, a może dwie, ale to jest wystarczająco dużo, żeby doszło do potężnego wzrostu mocy reaktora. Dosyć, że ten reaktor zaczął po wypaleniu ksenonu, przez większą ilość pary, zaczął lawinowo wzrastać jego moc i temperatura. Do tego dorzucono troszkę grafitu i to wszystko zaczęło się podnosić w przerażającym stopniu. Po 3 sekundach moc wzrosła do 530 MW. Po 7 od włączenia tego AZ-5, czyli o 1:23:47 sekund, ta moc osiągnęła już 30 GW, czyli 10 razy więcej niż ten reaktor miał mocy zakładanej, tej zwykłej, normalnej mocy. A doskonale wiemy, że nic nie jest w stanie wytrzymać tak potężnego obciążenia. Dzięki temu, z tego powodu, wzrost lawinowy mocy 10-krotnie za duży, potężna temperatura, to wszystko doprowadziło do tego, że zaczęło się topić paliwo w tym reaktorze i wpadać do wody. O 1:24, czyli 20 sekund od włączenia tego systemu bezpieczeństwa SCRAM, pierwsza eksplozja pary wewnątrz reaktora. Było to po prostu spowodowane to, że ten rdzeń wszedł w kontakt z chłodziwem. To topiące się paliwo w reaktorze zaczęło spadać na wodę. Dużo pary, duże ciśnienie. No i doszło do pierwszego wybuchu. A zaraz później doszło do drugiego wybuchu. Wysadził on 1200-tonową pokrywę ochronną i zniszczył budynki czwartego bloku. Ponieważ do wnętrza dostało się powietrze, to zapaliły się bloki grafitu. Te kilka ton grafitu, które gaszono przez chyba 9 dni, się zapaliły. Czyli błędnie skonstruowane pręty zwiększyły ilość pary w kanałach, tych, w których się wsuwały. Doszło do przegrzania. Zniszczyło to kanały, a ten grafit, który na początku pobudzał, zamiast dalsza część tego prętów wejść, po prostu one nie opadały, bo kanały zostały zniszczone. Zrzut awaryjny nie zadziałał, a był po prostu takim dobiciem tego wszystkiego. Ten gorzej chłodzący rdzeń spowodował wzrost reakcji jądrowych. Wzrost temperatury prętów paliwowych spowodował uszkodzenie tych koszulek prętów paliwowych, tych osłonek. Uszkodzone koszulki to po prostu wydostanie się z nich tego stopionego paliwa. To wszystko trafiło do wody, tam powstała para wodna,
tam doszło też do reakcji z cyrkonem. Wytwarzany został wodór, który zmieszał się z powietrzem, no i mamy katastrofę w Czarnobylu. To jak była, można powiedzieć, co robiono po tym, no to może będzie kiedyś inny materiał, ale właśnie tak do tego doszło. Szereg błędów konstrukcyjnych, ludzkich. No i niestety, jak zawsze, wszystko idzie ok, ale wszystko się rozwala. No i do tego doszło w Czarnobylu. Dziękuję za uwagę.